Łukasz, umiłowany lekarz i kronikarz. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Łukasz był umiłowanym lekarzem i kronikarzem. Te słowa, które przed chwilką przeczytałem, prowadzą nas do Ewangelii Łukasza, Ewangelii według Łukasza, starannie napisanej, dogłębnie zbadanej księgi, przedstawiającej Pana Jezusa Chrystusa jako prawdziwego człowieka. W drugiej swojej księdze, Dziejach Apostolskich, ten natchniony historyk daje nam świadectwo początków pracy Ducha Świętego jako boskiej osoby, która zstąpiła na ziemię, która zastąpiła Pana Jezusa Chrystusa na ziemi i działała przez apostołów w zgromadzeniu, w kościele. Łukasz najprawdopodobniej był Grekiem. Po raz pierwszy jest wzmiankowany w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 10 werset, kiedy to ma miejsce cicha zmiana zaimków z oni na my. Gdy Paweł apostoł, Sylas i Tymoteusz byli w drodze do Macedonii, aby głosić tam Ewangelię, Łukasz przyłączył się do nich. Tak, przyłączył się do nich Łukasz. W kilku następnych rozdziałach w subtelny sposób pokazuje nam, że on także był częścią zespołu misyjnego podróżującego z apostołem Pawłem. Był z nim także podczas rozbicia okrętu płynącego do Rzymu. Paweł apostoł przekazuje od Łukasza, od niego, pozdrowienia, gdy pisze do Filemona, a w liście do Kolosan wspomina Łukasza jako lekarza umiłowanego. W swoim ostatnim liście Paweł pisze do Tymoteusza: tylko Łukasz jest ze mną, 2 Tymoteusza 4,11. Był on wielkim pocieszeniem dla sędziwego więźnia, jakim był wtedy apostoł Paweł. Obie swoje księgi Łukasz rozpoczyna wzmianką o Teofilu, nieznanej nam osobie, której imię oznacza przyjaciel Boga. Może nie jest to wcale imię, tylko po prostu odbiorcą jest każdy przyjaciel Boga. Tytuł dostojny, jak to podaje Łukasza, pierwszy rozdział, znika w Dziejach Apostolskich. Możliwe, że zainteresowanie Panem Jezusem Chrystusem kosztowało tego człowieka co najmniej jego wysoką pozycję społeczną. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 1 do 4.